serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. W tym odcinku moich filmów przepisów nauczycie się Państwo, jeżeli oczywiście chcecie, jak zawijać kotlety de volaille. Kotlet de volaille tylko z kosteczką. Smak jest naprawdę wyborny. Warto spróbować, potrenować, gościu poczęstować, czy samemu sobie zrobić. Naprawdę smak zupełnie inny, jak jakieś inne dziwolągi, które możemy zobaczyć na innych kanałach. Zapraszam Państwa na film. Życzę udanego zawijania. Oto sposób, jak zawinąć de volaille. Mamy rozbite, czy rozbijamy, uważajmy, żeby po prostu nie przebić na wylot, żeby dziur nie porobić. No i nie moczyć, ważne, nie moczyć fileta. Takie fileciki z kosteczką, najlepsze z boku zmrożone masełko. Można dać tam do tego jakąś natkę pietruszki. Wilgotne rękę, wilgotne narzędzie pomagają sobie robić rulonik i później rękami dociskamy, kształtując taki wałek. Na pewno się Państwu to uda, jeżeli będziecie ściśle przestrzegać moich zaleceń. Dobry de volaille, trzyma się, złapiemy za kostkę, trzyma się, nie powinien się rozwalić. I teraz to samo Państwu pokażę, ale z dołu. I to samo, tylko od dołu kotleta, żeby Państwo po prostu dobrze widzieli. Rozbity płat mięsa bez dziury i pomagając sobie nożem, lekko zwilżone ręce, kształtujemy wałeczek. Nam się sam na pewno zaklei, jeżeli żeśmy sami wycięli filety, nie kupowaliśmy takich sklepowych. I rękami dociskamy. Dobry naprawdę, możemy sobie panierować, trzymając za kosteczkę. Dociskamy. Możemy także go zamrozić, jeżeli zależy nam, żeby masło było naprawdę twarde w środku. I gotowy, proszę bardzo, trzyma się. Wystarczy teraz tylko panierować. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że osoby moje przepisy, filmy Państwu się przydają i często do nich wracacie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.